Dzień dobry Państwu. Witam drugiego dnia Tygodnia Mózgu w Toruniu i w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać przede wszystkim, bo czy mnie widać, to powiedzmy, że jest bez znaczenia. Natomiast chciałam Państwa przywitać właśnie drugiego dnia tego całotygodniowego wydarzenia popularyzującego naukę o mózgu. Na trzecim już wykładzie tegorocznego Tygodnia Mózgu, wczoraj odbyły się dwa fantastyczne, interesujące wykłady, dzisiaj trzeci. Witam wszystkich Państwa obecnych na sali wykładowej, wszystkich słuchaczy obecnych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, jak również wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas w tej chwili w internecie. Na kanale YouTube odbywa się transmisja tego wykładu i dzisiejszy wykład ma tytuł: czy warto stosować nowe technologie w treningach funkcji poznawczych dla osób starszych? Bardzo, myślę, interesujący temat, bardzo na czasie, bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie o tym, czy warto trenować swój mózg również w podeszłym wieku, czy mózg jest plastyczny przez całe życie. Myślę, że dzisiaj się o tym przekonamy i dzisiejsza prelegentka na pewno poruszy te kwestie. Więc w dwóch słowach jeszcze przedstawię naszą dzisiejszą prelegentkę. Pani doktor Ludmiła Zając-Lamparska, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest pracownikiem Wydziału Psychologii tegoż właśnie Uniwersytetu, który wspomniałam przed chwilą. Kieruje tam pracownią badań nad starzeniem się poznawczym w Katedrze Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka. Specjalizuje się w problematyce starzenia się i starości, w psychologii i neuropsychologii procesów poznawczych oraz w analizie statystycznej. Prowadzi badania, które dotyczą kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych oraz efektywności treningów funkcji poznawczych dla osób starszych. Więc no, jak sądzę, dzisiaj usłyszymy między innymi o wynikach badań pani profesor. Zajmuje się także diagnozą funkcji poznawczych, różnicowaniem otępień, edukacją i wsparciem dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów oraz konstrukcją narzędzi do oceny funkcji poznawczych. Jest autorką publikacji naukowych, jest dydaktykiem również i zapraszam Państwa w związku z tym do wysłuchania tego z pewnością interesującego wykładu. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę uczestniczyć w obchodach tegorocznego Tygodnia Mózgu w Toruniu i w Bydgoszczy. Chciałam spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest stosować nowe technologie w treningach funkcji poznawczych przeznaczonych dla osób starszych. Ale zanim o samych nowych technologiach, to kilka słów o tym, dlaczego warto w ogóle zajmować się, czy warto w ogóle zajmować się trenowaniem funkcji poznawczych osób starszych. Mam świadomość, że nie wszyscy pracujemy z osobami starszymi, może jesteśmy w takim wieku, w którym nie myślimy jeszcze o własnym okresie starości, może nie znamy zbyt wielu osób starszych, ale zapewniam Państwa, że temat jest ważny. Jest ważny z dwóch perspektyw, z perspektywy społecznej i z perspektywy indywidualnej. Jeżeli chodzi o tę perspektywę społeczną, to tutaj jest tak, że polskie społeczeństwo, podobnie jak wiele społeczeństw Europy i świata, jest społeczeństwem starzejącym się, co oznacza, że osoby starsze zaczynają stanowić coraz liczniejszy odsetek naszego społeczeństwa. I rzeczywiście mamy tutaj wiele wskaźników, które tego dotyczą. I Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ-u przewiduje, że w 2050 roku społeczność osób powyżej 60 roku życia wzrośnie do około 2 miliardów.
Również w Polsce prognozy są takie, że ta liczba będzie się zwiększać, a jeżeli chodzi o zmiany, jakie zaszły między 1989 a 2017 roku, to według danych GUS-u odsetek osób w wieku lat 60 więcej wzrósł z niecałych 15 do ponad 24%, więc jest to rzeczywiście znaczna część naszego społeczeństwa, osoby starsze, ale nie mniej ważna, by nie powiedzieć nawet, że być może ważniejsza jest perspektywa indywidualna. Długość ludzkiego życia rośnie. My żyjemy coraz dłużej. Rzeczywiście jest to widoczne tutaj na wykresie, gdzie mamy porównanie kolejnych lat i średniej długości życia kobiet i mężczyzn w Polsce do 2020 roku. Wzrasta również tak zwany wskaźnik E60, czyli przewidywana długość dalszego życia u osób, które osiągnęły 60 rok życia. To jest ważne, bo na średnią długość życia składa się też śmiertelność w niemowlęctwie, w dzieciństwie, a tutaj mamy już rzeczywiście wskaźniki wyłącznie dla osób, które mają minimum 60 lat. Też widzimy, że na przestrzeni lat wskaźnik E60 rósł. Wyjątkiem jest rok 2020, gdzie pandemia niestety ten wynik obniżyła, ale możemy liczyć na to, że za jakiś czas będzie on wzrastał do swojej wcześniejszej postaci. Natomiast co to wszystko znaczy dla nas? To znaczy dla nas tyle, że prawdopodobnie będziemy dłużej przeżywać własną starość. I w momencie, kiedy składamy sobie życzenia urodzinowe czy w okresie świąt, kiedy życzymy sobie 100 lat, to musimy pamiętać, że życzymy sobie tak naprawdę długiego okresu starości. Bo to ten okres sobie wydłużamy takimi życzeniami. Wobec tego naprawdę warto zajmować się wszystkim, co oddziałuje na jakość życia osób starszych. A czy na jakość życia osób starszych oddziałują funkcje poznawcze? Niewątpliwie. Trzeba jednak pamiętać, że starzenie się nie wszystkich traktuje tak samo. Ten proces nie dla wszystkich jest równie życzliwy albo równie nieżyczliwy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poznawcze. I jeżeli chodzi o takie wyznaczenie bardzo takich zgrubnych granic, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z takimi trzema stanami poznawczymi, które mogą występować u osób w starszym wieku. Ilustrują je te rysunki zegara. To jest test rysowania zegara, który stosuje się jako jedną z metod badania funkcji poznawczych, nie tylko w późnej dorosłości, ale tam również. Najlepszą sytuacją jest tak zwane normalne starzenie się poznawcze, czyli sytuacja, w której dochodzi do pewnego osłabienia niektórych funkcji poznawczych, jak uwaga podzielna, pamięć operacyjna, przy bardzo dobrze zachowanej na przykład pamięci długotrwałej w aspekcie wydobywania, czy przy dobrze zachowanych funkcjach językowych. My odczuwamy wówczas pewne zmiany, ale one nie są drastyczne i w żaden sposób nie uniemożliwiają nam normalnego funkcjonowania. No i rzeczywiście zegar wygląda tak, jak wygląda zegar. Następnie, w sensie w kolejności gradacji nasilenia tych zmian, mamy łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. To jest z kolei stan, w którym funkcje poznawcze obniżają się bardziej niż w normalnym starzeniu się, ale nie w takim stopniu, abyśmy mieli kłopot z codziennym funkcjonowaniem, chyba że chodzi o już bardziej złożone czynności życia codziennego, zarządzanie finansami, planowanie jakichś wielkich wydarzeń, podróży itd. I tutaj mamy zegar narysowany przez osobę z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Trochę rozchwiany, nieidealny, niemniej cały czas wskazujący na tę godzinę, którą osoba chciała narysować. No i mamy zaburzenia otępienne. To jest bardzo duża grupa tak naprawdę sytuacji, które są wywołane bardzo różnymi czynnikami chorobowymi, najbardziej chyba znanym takim i najczęstszym czynnikiem, najczęstszą etiologią jest choroba Alzheimera, ale to nie jest oczywiście jedyna choroba, która wywołuje zaburzenia otępienne. Są to różne choroby neurodegeneracyjne, są to również, możemy mieć do czynienia z tak zwanymi otępieniami naczyniopochodnymi. No i tutaj mamy rysunek takiego zegara, który przygotowała osoba właśnie z zaburzeniami otępiennymi. Musimy też pamiętać, że tutaj należałoby wprowadzić dalszą gradację, ponieważ też inne jest funkcjonowanie osoby w otępieniu w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim. Można jeszcze bardziej to dzielić. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego jakby wspominam o tych różnych stanach poznawczych? Dlatego, że kiedy myślimy o treningach funkcji poznawczych, to trzeba pamiętać, że
nie można skierować jednej oferty do wszystkich tych trzech grup osób. To jest po prostu niemożliwe, bo ich możliwości, ich potrzeby są zupełnie różne. Tu z kolei z projektu Pol Senior, który był już dość dawno w sumie w Polsce prowadzony w latach 2007-2010, odsetki osób w poszczególnych grupach wiekowych, niemniej jednak u osób starszych, które starzeją się zdrowo, fizjologicznie, najjaśniejszy kolor, ten pośredni odcień niebieskiego, które mają ten MCI, tak, te łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, no i najciemniejszy, granatowy, to odsetek osób, które cierpią na zaburzenia otępienne. To, żeby też pokazać, że najliczniejsza jest ta grupa. To prawda, ale musimy pamiętać, że są też takie osoby, które należą do tych dwóch kolejnych grup. Natomiast co nam daje dobre starzenie się poznawcze? Co nam daje wysoka czy utrzymana sprawność poznawcza w tym okresie późnej dorosłości? Ma ona niebagatelne znaczenie, ponieważ przede wszystkim sprawność poznawcza zawsze była uważana za jeden z elementów pomyślnego starzenia się. Przyczynia się ona do utrzymanej wysokiej samodzielności takich osób. A skoro dla samodzielności, to i do samooceny, która jest wysoka dzięki utrzymanej samodzielności. Samodzielność przekłada się również na stopień obciążenia rodziny opieką nad osobą starszą, o ile trzeba sprawować taką opiekę, bo być może w ogóle nie ma takiej potrzeby. Samodzielność przekłada się również na pozycję osoby starszej i osób starszych ogólnie w społeczeństwie, na to, jak one są postrzegane. Sprawność poznawcza ma również znaczenie dla kompetencji komunikacyjnych. Dla po prostu komunikowania się, ale także dla mówienia o własnych potrzebach, dla deklarowania tego, czego chcemy, czego nie, dla mówienia o obawach. No i tutaj to przekłada się na relacje w rodzinie. Relacje w rodzinie zwrotnie również przekładają się znowu na samoocenę. To jest system naczyń połączonych. A relacje w rodzinie, samoocena, samodzielność, to jak osoby starsze są postrzegane w społeczeństwie, buduje jakość życia tych osób starszych. I rzeczywiście są również wskaźniki, wprawdzie z badań korelacyjnych, ale są, że osoby, które długo zachowywały sprawność poznawczą, u nich jest mniejsze ryzyko wystąpienia tych zaburzeń neurodegeneracyjnych prowadzących do otępienia, a jeżeli występują te zaburzenia, to i tak ich przebieg jest łagodniejszy. Zatem myślę, że zarówno na podstawie wyników licznych badań, jak i takich codziennych obserwacji życia, no, możemy uznać, że rzeczywiście warto zachowywać sprawność poznawczą osób starszych. Natomiast co to takiego są te treningi w takim razie? Bo myślę, że to słowo weszło do języka codziennego i my czasem nie do końca trafnie go używamy. Znaczy używamy go czasem zbyt szeroko. Co mam na myśli? Treningi funkcji poznawczych to jest jeden z rodzajów interwencji poznawczych. Oprócz treningów mamy również stymulację poznawczą, mamy rehabilitację poznawczą. To nie jest jedyna droga. Jest to, treningi funkcji poznawczych są to inaczej kierowane ćwiczenia umysłowe. To, że kierowane, to jest bardzo ważne, ponieważ to, co jest charakterystyczne dla treningów, to jest wysoki stopień kontroli ich przebiegu, to jest bardzo dokładne ich zaplanowanie, liczby sesji, rodzaju zadań. Te zadania są standaryzowane, ta aktywność jest strukturyzowana, kontrolowana, mierzone są efekty. Oczywiście tu w ramach tych treningów mogą być również poszczególne rodzaje, treningi zdolności poznawczych, treningi uczące strategii, treningi podstawowych procesów, rdzennych procesów poznawczych. To sobie na razie gdzieś tam, znaczy to odłóżmy sobie na dzisiaj na bok, bo za dużo by trzeba było o tym mówić. Natomiast jest to cała szeroka grupa takiej ustrukturyzowanej, kontrolowanej aktywności, powtarzalnej aktywności poznawczej. Dlatego rozwiązywanie krzyżówek, czy sudoku, czy angażowanie się w jakieś takie aktywności intelektualne, to nie jest trening funkcji poznawczych. Ale to nie jest źle, że to nie jest trening funkcji poznawczych. To jest po prostu stymulacja poznawcza. To jest inny rodzaj oddziaływania, którego skuteczność również jest badana. Natomiast treningi funkcji poznawczych to są te bardzo takie dokładnie zaplanowane. Jaki jest mechanizm, który miałby wyjaśniać skuteczność i zasadność stosowania treningów funkcji poznawczych? No to jest wspomniana przez panią dr Małgorzatę Gut neuroplastyczność. Neuroplastyczność jest
od ponad 100 lat znanym pojęciem w psychologii, doczekała się bardzo wielu definicji, natomiast w kontekście treningów funkcji poznawczych definiujemy ją, czy rozumiemy ją, jako zjawisko zmian neuronalnych, które są wywołane brakiem spójności między wymaganiami otoczenia, a aktualnymi możliwościami organizmu. Prowadzą w konsekwencji te dysproporcje między możliwościami a wymaganiami do dostosowania się do wymagań i do poprawy funkcjonowania poznawczego. Co z tego wynika? Z tego wynika tyle, że tak jak tutaj widać na rysunku, abyśmy mogli mówić, że zachodzi trening funkcji poznawczych, zadania, które oferujemy osobom trenującym, muszą trochę przekraczać ich aktualne możliwości. Czyli muszą być dla nich pewnym wysiłkiem, ale nie mogą być nie tylko za łatwe, ale nie mogą być również za trudne, ponieważ wówczas również nie ma szans na zajście tych plastycznych zmian. Stąd bardzo często stosuje się adaptacyjność treningów, czyli taką zasadę, w której podnosi się stopniowo poziom trudności, monitorując osiągnięcia uczestnika badań, czyli jakby dostosowuje się na bieżąco poziom trudności do tego, jak osoba sobie radzi. Czego oczekujemy po takich treningach? Oczekujemy jak największego zakresu zmian, tej poprawy oczywiście. Co mam na myśli, mówiąc o tym zakresie? Możemy oczekiwać oczywiście poprawy w trenowanym zadaniu. Jasne, że osoby coraz lepiej będą wykonywały zadanie, które mają do wykonania. Ale oczekujemy również poszerzenia się tych efektów. No, nie chcielibyśmy, żeby ktoś trenując tylko coraz lepiej wykonywał dane zadanie i w zasadzie nijak by się to przekładało na jego funkcjonowanie poza tym zadaniem, bo to być może przyjemne, ale trudno uznać, że byłoby to specjalnie efektywne. Dlatego oczekujemy tak zwanego transferu. Transferu, czyli przeniesienia tych efektów na inne pozazadaniowe, pozatreningowe obszary funkcjonowania. I możemy mówić o transferze bliskim, który ma miejsce wtedy, kiedy poprawia się nie tylko wykonanie zadania, ale poprawia się też wykonanie różnych innych zadań, których osoba nie trenowała, a które angażują podobne bądź te same funkcje poznawcze. Czyli trenujemy w jeden sposób na przykład pamięć, a poprawia nam się pamięć w różnych aspektach, w różnych innych zadaniach. Możemy również, i to jest najbardziej pożądane i najtrudniejsze do osiągnięcia, oczekiwać transferu dalekiego, czyli sytuacji, w której trening pozwala na poprawę globalnego funkcjonowania osoby, nawet w najbardziej odległych od trenowanych zadań sferach. I to wówczas będzie transfer daleki. Będę do tych pojęć wracać, stąd je tutaj wyjaśniałam. Co w takim razie z tymi nowymi technologiami? Nowe technologie w treningach funkcji poznawczych. Dziś rzeczywiście jest to temat, powiedziałabym, wręcz modny i jak się dowolną wyszukiwarkę publikacji naukowych wpiszę odpowiednie słowa kluczowe, co spróbowałam sobie zrobić kilka dni temu, to uwierzcie mi Państwo, ujawniło się ponad 4000 wyników z publikacji, tak? Ponad 4000. Pewnie niektóre nie spełniałyby kryteriów, gdybym je szczegółowo przejrzała, ale taki efekt pokazuje, że to jest coś, co rzeczywiście jest aktualnie przedmiotem wielu rozważań. Co takiego to spowodowało? No, rozwój technologii, tak naprawdę. Rozwój technologii, szczególnie ten, który związany jest z rewolucją cyfrową. Czyli z tą rewolucją, która dała nam komputery, która dała nam smartfony, która dała nam internet i różne inne narzędzia do zbierania i przetwarzania danych. W momencie, kiedy ta technologia się tak intensywnie rozwijała, naukowcy, osoby zajmujące się gdzieś tam jakością życia różnych grup ludzi, od razu zechciały zaprząc te nowe technologie w służbę właśnie tej jakości życia i stąd powstało takie pojęcie, takie określenie jak technologie jakości życia. Czyli technologie, nowe, inteligentne technologie, które służą albo utrzymywaniu, albo poprawie funkcjonowania człowieka w bardzo różnych sferach. I do takich najczęściej podawanych sfer, w których wykorzystuje się te nowe technologie, należą zdrowie psychiczne i fizyczne, mobilność, relacje społeczne, bezpieczeństwo oraz aktywność codzienna i rekreacyjna. Co jest charakterystyczne, co jest ważne? Funkcjonowanie poznawcze tak naprawdę jest kluczową zdolnością, kluczową cechą dla wszystkich tych obszarów naszego funkcjonowania. No jakby z tego, że mamy tę technologię cyfrową i używamy tych technologii do poprawy jakości życia, no to stąd się wziął pomysł na wykorzystywanie ich w treningach.
I jak w treningach one są wykorzystywane? Przede wszystkim, i to się zaczęło najpierw, to się zaczęło gdzieś tam nawet w latach 90. jeszcze XX wieku, zaczęły powstawać treningi w formie skomputeryzowanej. W przeciwieństwie do takich treningów, o nich się mówi typu papier ołówek, gdzie mamy kartkę, zadania, długopis czy ołówek i rzeczywiście ktoś rozwiązuje jakieś zadania, mamy treningi skomputeryzowane. Co się pojawiło także? Gry wideo. Treningi w postaci aplikacji mobilnych, czyli dostępnych gdzieś tam na tablety, na smartfony, to oczywiście odpowiednio później. We wszystkich tych wymienionych przeze mnie rodzajach treningów kluczowa zaczęła być ich dostępność przez internet. No i całkiem niedawno, no, zależy jak się na to spojrzy, ale w stosunku do tych wcześniej wymienionych to dość niedawno, treningi zaczęły również wykorzystywać wirtualną rzeczywistość. Co jest pokłosiem wszystkich tych starań i wszystkich tych rodzajów treningów nowych, które powstały? Komercjalizacja. To znaczy zaczęły powstawać treningi o charakterze produktów komercyjnych, które są dystrybuowane, sprzedawane, są dostępne na rynku instytucjom, są przeznaczone dla instytucji, ale także dla odbiorców prywatnych. I nimi również, tymi komercyjnymi produktami się zajmiemy. No bo czy warto stosować te nowe technologie i czy to dobrze, że pojawiły się również produkty komercyjne? Wymienia się szereg zalet. W licznej literaturze wymienia się szereg zalet tych treningów wykorzystujących nowoczesne technologie. Po pierwsze wskazuje się, że dużo jest szersza możliwość ich upowszechniania dzięki temu, że one są poddane cyfryzacji. W jakim sensie? W tym sensie, że możemy z nimi dotrzeć także do osób, które nie mieszkają w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie są organizowane na przykład jakieś takie spotkania, treningi, warsztaty i tak dalej. Można je stosować wręcz w zaciszu domowym, co jest też ważne dla osób, które nie mają zachowanej mobilności. Musimy pamiętać, że nie każdy może gdzieś przejechać, dojść i tak dalej. Nie ma konieczności zaangażowania trenera, czyli osoby, która prowadzi taki trening, bo one zazwyczaj są takimi samoprowadzącymi się, że tak powiem, albo jest jakiś wirtualny trener, który analizuje wyniki i dobiera zadania. W związku z tym można mówić o relatywnie niskich kosztach. Nie mówię tutaj o kosztach jednostkowych dla osoby, która używa takiego treningu, mówię o kosztach w opiece zdrowotnej. Łatwiej jest mieć jeden produkt i go szeroko dystrybuować, niż zatrudnić w każdej miejscowości kogoś, kto prowadzi taki trening. Z innej perspektywy łatwiej jest o automatyzację tej adaptacyjności treningu, to znaczy w taki trening, który jest skomputeryzowany albo jest w postaci gry wideo, można od razu wpisać w jej algorytm to, kiedy ta osoba trenująca będzie awansować na wyższy poziom trudności, kiedy będzie musiała zejść na niższy. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, że aby mogły zajść te plastyczne zmiany, koniecznym jest to, żeby poziom trudności nieco przekraczał aktualne możliwości, więc w tych cyfrowych treningach jest to możliwe. Forma tych treningów często jest atrakcyjna. One są ładne, one są interesujące, mają postać gry. No i właśnie to, że mają postać gry, powoduje, że łatwo jest również wprowadzić tak zwaną gamifikację. Gryfikację się po polsku mówi, to troszkę dziwnie brzmi, ale takie pojęcie jest używane. I tutaj chodzi o to, żeby tak mobilizować kogoś, kto trenuje, poprzez wprowadzenie elementów rywalizacji, czy to z kim innym, czy to z samym sobą, bo tam jest dosyć łatwo na bieżąco pokazywać na przykład, jaki procent poprawności ktoś osiągnął, o ile zwiększył swoje osiągnięcia w stosunku na przykład do poprzedniej sesji, więc to jest takie faktycznie motywujące. Czy to oznacza, że treningi te mają same zalety? No nie. Zagrożenie to może zbyt duże słowo, choć tak tutaj napisałam. Natomiast bardziej mówiłabym o pewnych niespełnionych nadziejach związanych z tymi treningami, bo one są ładne, atrakcyjne, wydają się być takie nowoczesne, a przez to profesjonalne. Ale co tutaj jest zagrożeniem? No właśnie nasze niezweryfikowane oczekiwania. I to, co tutaj Państwu wkleiłam na slajdzie, to jest wyjątek ze strony internetowej instytucji w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się prawami konsumentów i logo firmy, na którą skargi do tej instytucji zostały skierowane. Firma Lumosity, która aktualnie cały czas dystrybuuje swoje treningi, ale to nie jest tak, że robi to nielegalnie, natomiast w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, przesadziła z reklamą ta firma, ponieważ rzeczywiście treningi, które zostały stworzone w ramach tej firmy przy udziale pracy naukowców, były reklamowane jako mogące poprawić funkcjonowanie
w pracy, w szkole, u osób starszych. No, generalnie jakby mogły robić prawie wszystko, jakby były remedium na każdą bolączkę naszą. No, ludzie rzeczywiście kupowali je licznie. Po czym no, okazało się, że te obietnice nie zostają spełnione, co więcej, że ta firma nie ma podstawy, żeby takie obietnice składać. W konsekwencji firma musiała, nie wiem czy dobrze to pamiętam, ale chyba 2 miliony dolarów zapłacić kary za to. Musiała zapłacić odszkodowania tym osobom, które się skarżyły. Musiała wszystkim, którzy, bo to przez internet było dystrybuowane, tenże trening, musiała również zwrócić pieniądze za abonamenty w tym treningu i ci ludzie mogli go dalej używać za darmo. No, poniosła duże straty. Niestety konsekwencją dodatkową była taka niechęć, ostrożność, dystans do tych treningów właśnie takich w formie komputerowej, internetowej. No to w takim razie, czy to źle, czy nie mamy jednak się tym cieszyć, że takie treningi powstają? No, wydaje mi się, że należy zachować zdrowy rozsądek i po prostu weryfikować to. I takie treningi, które mają ten charakter właśnie skomputeryzowany, wykorzystują wirtualną rzeczywistość, mają postać gier wideo, po prostu powinny być sprawdzane pod kątem ich skuteczności. Tutaj odwołam się do takiej dobrej praktyki, jaką jest tak zwana praktyka oparta na dowodach naukowych. Tutaj chodzi zarówno o praktykę psychologiczną, jak i medyczną. I chodzi o to, żeby osoby, które rekomendują ludziom jakiekolwiek oddziaływania terapeutyczna, tak można powiedzieć o treningach, opierały swoje porady na trzech filarach, nie na jednym. Jednym z tych filarów jest rzeczywiście obecność dowodów płynących z badań naukowych. Drugim filarem jest własne doświadczenie kliniczne, a trzecim preferencje i potrzeby samej osoby, której udzielana jest porada czy pomoc. No ale tutaj mamy jednak te badania naukowe, więc należałoby, zanim powiemy komuś trenuj, używaj tego konkretnego treningu, sprawdzić, czy została zweryfikowana jego skuteczność. I tutaj w kontekście tego, o czym wcześniej Państwu wspomniałam, że tak wiele jest artykułów dotyczących treningów, to tak naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie, pojedyncza osoba nie jest w stanie przebić się przez tę liczbę, dlatego korzystamy z tak zwanych metaanaliz. Metaanalizy to jest takie działanie naukowo-statystyczne, które polega na tym, że określamy kryteria badań, które nas interesują, zbieramy wszystkie dostępne badania, do których udało nam się dotrzeć i dotyczą danego problemu i przeprowadzamy reanalizę wyników. Ponieważ jest tak, że w badaniach na przykład nad skutecznością treningów może być tak, że czyjeś badanie pokazało, że są skuteczne, bardzo, czyjeś, że są tak sobie, czyjeś, że nie są prawie wcale i to jest zwielokrotnione. Metaanaliza pozwala nam ocenić, w którą jednak stronę te wyniki zmierzają, czyli jakby co jest dominujące, czy mamy tę efektywność, czy nie. Stąd ja teraz będę chciała Państwu właśnie kilka takich metaanaliz dotyczących różnych pytań pokazać. Tu pojawia się również pojęcie tak zwanej wielkości efektu. Ja będę czasem mówiła, że efekt był duży, efekt był mały. To proszę pamiętać, że ja nie mówię tego w takim znaczeniu codziennym, potocznym, że coś ma duży efekt albo mały, tylko to jest pojęcie zaczerpnięte właśnie ze statystyki, aczkolwiek oznacza coś bardzo podobnego do tego, co na co dzień mówimy, bo faktycznie tam pewne wartości statystyczne pozwalają nam ocenić, czy wpływ na przykład takiego treningu faktycznie był wpływem dużym, średnim, małym, czy też w ogóle go nie było. Więc jak będę mówiła, że coś miało duży, mały efekt, to się odnoszę do tych statystycznych wartości. Tych wskaźników może być wielkości efektu wiele, więc one nie zawsze będą takie same, ale zawsze będą oznaczały to, na ile skuteczny był dany trening. Przechodząc zatem do pytań, które zapowiadałam na stronie Facebooka wydarzenia, jakim jest Tydzień Mózgu, to po pierwsze, czy te treningi skomputeryzowane, które pojawiły się jako pierwsze, są równie skuteczne jak treningi tradycyjne. No i co takiego tutaj możemy powiedzieć na podstawie metaanaliz? Dwie metaanalizy do tego się odnosiły. Obie wskazywały, że ogólnie rzecz biorąc, tak, te treningi nie są mniej, są co najmniej tak samo efektywne jak treningi papier-ołówek, czyli te tradycyjne. Jednocześnie wskazywały one, że te efekty są małe, a najwyżej średnie.
Czy to źle? Trzeba by wiedzieć, jakie były efekty dla tych tradycyjnych treningów. Podobne. Więc cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, tak? Te treningi skomputeryzowane, czyli jeżeli one mają inne zalety, a są co najmniej tak samo efektywne, to warto je stosować. Bardziej szczegółowo w pierwszej metaanalizie porównywano jeszcze dodatkowo różne grupy tych treningów. Klasyczne treningi funkcji poznawczych, czyli po prostu zadania, które dotyczyły różnych naszych możliwości poznawczych, sfer funkcjonowania poznawczego. Po drugie, testowano oprogramowanie neuropsychologiczne, czyli przerobione na treningi testy służące do oceny neuropsychologicznej. Takie treningi zainspirowane testami do oceny. No i gry wideo, w znacznej mierze komercyjne. Co się okazało, jak popatrzymy sobie właśnie na te wielkości efektów, to okaże się, że najbardziej skuteczne okazały się te bazujące na neuropsychologicznych zadaniach treningi. Najmniej, tutaj już mamy porównywalne gry wideo i klasyczne treningi, ale zobaczcie Państwo, jeżeli chodzi o tę właśnie wielkość efektu, to wyniki uzyskiwane w poszczególnych badaniach były bardzo różne, bo mamy bardzo dużą rozpiętość tychże wyników, prawda? Te wartości, to było od najmniejszego efektu, jaki udało się osiągnąć, do największego. Nie zajmujmy się specjalnie samymi cyframi, ale rzeczywiście widać, że co oznacza tyle, że te treningi, które wzięto pod uwagę w tej metaanalizie, były bardzo różnie skuteczne. Z kolei w tej drugiej stwierdzono właśnie, że małe do średnich efektów, ale to były największe wśród uzyskanych, pojawiły się dla pamięci niewerbalnej, werbalnej pamięci, operacyjnej, szybkości przetwarzania i funkcji wzrokowo-przestrzennych. Nie uzyskano istotnych efektów, czyli nie poprawiały się funkcje wykonawcze i uwaga, ale w drugą stronę trening uwagi był jednym z najskuteczniejszych treningów. I gry wideo okazały się całkiem tutaj skuteczne, tak, w porównaniu do innego rodzaju treningów. Czyli z tego wynika, że co najmniej tak samo jak tradycyjne treningi, warto również stosować te treningi skomputeryzowane. A co z transferem? Czy możemy uzyskać ten taki daleki transfer, prawda? Czyli czy ta wprawa może się przenosić na inne sfery funkcjonowania? Tutaj dedykowane temu problemowi były dwie metaanalizy znowu. Obie z tego samego roku, ale troszkę inne cele sobie stawiały. I jedna i druga metaanaliza wzięły pod uwagę skomputeryzowane treningi pamięci operacyjnej. To jest taki rodzaj pamięci, gdzie my na krótko przechowujemy informacje, jednocześnie będąc w konieczności operowania nimi. Czyli nie, że tylko zapamiętujemy i musimy za chwilę odtworzyć, tylko musimy je jednocześnie przetwarzać albo przetwarzać coś równolegle innego, utrzymując coś w pamięci. Na co dzień myślę, że wiele sytuacji właśnie wymaga od nas tego rodzaju postępowania. Dlaczego akurat ten trening był pod szczególną uwagą, jeżeli chodzi o możliwość transferu? Bo mówi się, że ta pamięć operacyjna jest taką zdolnością poznawczą, która jest taka wszędobylska. Ona się nam w bardzo wielu zadaniach poznawczych pojawia i jest potrzebna, a w konsekwencji autorzy, którzy tworzą treningi właśnie nakierowane na tę pamięć operacyjną i je wykorzystują, ja również to czynię, mają taką nadzieję, że ten transfer zajdzie, no bo skoro ta funkcja tak się przekłada na wiele różnych innych rzeczy, no to być może ten transfer jest wtedy bardziej możliwy. Co tutaj się takiego okazało w tych dwóch metaanalizach? Jedna była trochę szersza, druga była trochę węższa, jeżeli chodzi o liczbę badań, które były wzięte pod uwagę. I w jednej, i w drugiej uczestnicy badań, które reanalizowano, byli osobami starszymi bez zaburzeń funkcji poznawczych. Czyli tu jesteśmy cały czas w sferze tej pierwszej, jeżeli przypomnieć sobie ten slajd o różnych poziomach funkcjonowania poznawczego w późnej dorosłości. No i w obu metaanalizach okazało się, że dla tych trenowanych funkcji efekt był duży. Czyli co trenowane rzeczywiście udawało się poprawić. Co z transferem bliskim? Efekt był mały dla pamięci operacyjnej. Dla pamięci krótkotrwałej, co uwzględniała tylko ta druga metaanaliza, nie było istotnego efektu. Czyli już coś bardziej odległego, już ten efekt stawał się mniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o transfer daleki, czyli tam akurat autorzy tej metaanalizy sprawdzali, czy jest transfer na rozumowanie,
A tej drugiej, gdzie były liczniejsze badania i pewnie dlatego były one liczniejsze, bo sprawdzano, czy może zajść transfer na rozumowanie, szybkość przetwarzania, funkcje wykonawcze i funkcje językowe, czyli na szersze spektrum. No więc ci, którzy za cel sobie postawili sprawdzenie tego transferu na szeroką grupę funkcji, uzyskiwali dla transferu dalekiego bardzo mały lub efekt bądź brak efektu, czyli tutaj no, już ta skuteczność zdecydowanie nam maleje. Natomiast ci, którzy tylko na rozumowanie, nie uzyskali tutaj, czyli istotnie nie poprawiało nam rozumowania trenowanie pamięci operacyjnej. Tutaj myśmy też przeprowadzili badania, w których sprawdzaliśmy wpływ treningu pamięci operacyjnej oraz kontroli uwagowej na rozumowanie właśnie, czyli ten transfer daleki. No i mieliśmy bardzo podobne efekty, to znaczy dla trenowanego zadania uzyskaliśmy efekt duży, że faktycznie się poprawiało. Dla transferu dalekiego efekt bardzo mały. On był istotny, ale był bardzo mały. Dlatego to tutaj pokazuję, ponieważ te nasze pojedyncze badania zostały włączone do tej metaanalizy. Się znalazły jako jedne z nich właśnie w tejże metaanalizie. Czyli tutaj co z tego wynika tak szerzej patrząc, jeżeli odwołać się do tego zakresu efektów treningu, o których wcześniej mówiłam, to niewątpliwie możemy powiedzieć, że zachodzi poprawa w trenowanych zadaniach. Transfer bliski również zachodzi, chociaż nie jest on już spektakularny. Natomiast jeżeli chodzi o transfer daleki, to czasem zachodzi, widać jakieś jego ślady, ale za bardzo nie możemy być pewni tego i jest część badaczy, która stoi na stanowisku, że transfer daleki nie jest możliwy. Są tacy badacze, którzy uważają, że jednak tak i polemizują ze sobą, adresując do siebie publikacje. Także jest to przedmiot naprawdę, dosłownie w tytułach publikacji jest adnotacja, że to jest w odpowiedzi na taki i taki artykuł inny, więc tutaj spór jest gorący, od już ładnych paru lat trwa, a wciąż jest nierozstrzygnięty. Tyle jeżeli chodzi o te możliwości transferu. No a co z tymi komercyjnymi produktami, które gdzieś tam budzą w nas, myślę, takie dwuznaczne uczucia, no bo fajnie, że są, ale z drugiej strony ktoś chce zarobić na tym, że ktoś chce sobie poprawiać funkcje poznawcze i czy to w ogóle działa. Tych produktów jest sporo. Tutaj mamy tabele z produktami, które są dostępne na świecie. I to takie najbardziej znane tylko, bo jest ich jeszcze więcej. Te, które są oznaczone tutaj gwiazdeczką, to są takie, bo ja za chwilę będę mówiła też o metaanalizie właśnie skuteczności tych komercyjnych treningów, to są te, które w tej metaanalizie nad nimi badania były też uwzględniane. Również są już pewne treningi funkcji poznawczych dostępne komercyjnie w Polsce. Czasem są to polskie, spolszczone wersje tych dostępnych na rynku światowym. Czasem jest to coś, co powstało rzeczywiście na naszym rodzimym rynku. Tutaj macie Państwo przykłady tego, jak one wyglądają, tak? Od strony takiej graficznej. Tutaj mamy obecny w Polsce, ale on jest nie tylko polski, system Rehacom, analogicznie system Cogni Plus. Tutaj mamy Brain Haku, tutaj akurat trzeba znaleźć ptaszka, który jest inny niż wszystkie inne, potem one znikają i trzeba rozpoznać, w której części ekranu tenże był, to pamięć wzrokowa. No, one wyglądają dość atrakcyjnie, powiedziałabym, szczególnie na przykład, kiedy to wygląda jak taka scenka z życia codziennego niemalże, albo tutaj jakaś droga, tak, którą możemy sobie jechać prowadząc wirtualne auto. Natomiast, no dobra, czy to w takim razie rzeczywiście działa? Poświęcono temu metaanalizę z roku 2020. To nie powinno nas dziwić, że te pierwsze metaanalizy były z jakichś tam lat 2015-2012, bo dotyczyły skomputeryzowanych treningów. Żeby prowadzić metaanalizy, musi się nagromadzić sporo wyników badań. Nad treningami skomputeryzowanymi one się nagromadziły już wcześniej. Nad tymi komercyjnymi, no odpowiednio później. Niemniej mamy metaanalizę z 2020 roku, gdzie wzięto pod uwagę 16 badań, wszystkie były w wysokim standardzie prowadzone, co tutaj to RCTS oznacza, to znaczy, że to były randomizowane badania z grupą kontrolną, taki naprawdę porządny schemat prowadzenia badań. Łącznie w tych wszystkich badaniach, które opisywano w tych 16 artykułach, wzięło udział ponad 1500 osób, wszystkie były powyżej, znaczy minimum miały 60 lat bądź więcej, bez zaburzeń funkcji poznawczych. Na tej części wykresu widzimy, możemy zobaczyć, to są typowe wykresy właśnie dla metaanaliz, dla których funkcji te komercyjne treningi okazały się skuteczne. Jak to możemy zobaczyć? Tutaj mamy taką linię graniczną.
I wszystko, co na prawo od tej linii, jest na korzyść treningów, wszystko, co na lewo, jest na korzyść, że tak powiem, grupy kontrolnej bądź tego, że treningi nie działają. I żeby uznać, że jakiś trening zadziałał rzeczywiście skutecznie w sposób istotny statystycznie, to nie może żadna część tych zaznaczonych wartości przechodzić na tę lewą stronę. Więc widzimy, że dla czterech funkcji poznawczych rzeczywiście osiągnięto takie rezultaty. Dla szybkości przetwarzania, dla pamięci operacyjnej, dla funkcji wykonawczych i dla pamięci werbalnej, słownej, tak tu gdzieś na granicy, nie dla uwagi, nie dla funkcji wzrokowo-przestrzennych. Czyli można by powiedzieć, ok, korzyści są częściowe, nie dotyczą pełni funkcjonowania poznawczego, niemniej są. Czyli nie można odsądzać od czci i wiary treningów tylko dlatego, że one są skomercjalizowane. No, kwestią dalszych rozważań jest to, czy to dobrze, że one są możliwe do zakupu, czy też powinny być darmowe, no, ale z drugiej strony jest to też sfera tutaj gospodarki i biznesu. Te ikonki, które Państwo tutaj macie, to są logo tych firm, których produkty zostały włączone do tej metaanalizy. Tak? Także tutaj się część pojawiła właśnie z tego wcześniejszego slajdu, te, które były oznaczone gwiazdkami. Tutaj nie ma polskich produktów, no bo one jeszcze, chyba żaden polski produkt nie wszedł jeszcze na taki światowy rynek, więc przedmiotem tej metaanalizy też się nie stał, bo pewnie też nikt nie opublikował artykułu na temat skuteczności takiego produktu komercyjnego. A czy w takim razie, bo cały czas teraz mówiliśmy o osobach starzejących się fizjologicznie, czy w takim razie możemy mówić o skuteczności również w tych pozostałych grupach? Czy warto stosować te treningi u osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, u osób z zaburzeniami otępiennymi? No i znowu metaanaliza. Wyniki badań różnych, 25, a 29 analiz, bo jednak czasem w jednym badaniu się kilka zadań realizuje. No i tutaj co mamy takiego, tak? Brały udział, czy osobami badanymi były zarówno osoby z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, starsze, jak i osoby z zaburzeniami otępiennymi. I tu już wiecie Państwo, jak czytać ten wykres. Tu mamy tę linię demarkacyjną pod tą strzałką. Wszystko, co jest na prawo, jest ok, jest tak, że to zadziałało. Tu mamy osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Poprawiła się pamięć operacyjna, uczenie się słowne, pamięć słowna, uczenie się pozasłowne, uwaga i funkcjonowanie psychospołeczne. To nie jest tak, że w tych wcześniejszych się tam funkcjonowanie psychospołeczne nie poprawiało, po prostu nie zawsze ono jest badane i u zdrowych jest badane bardzo rzadko jako wskaźnik tego, czy coś się poprawia. U osób z zaburzeniami jest badane zdecydowanie częściej, czyli możemy powiedzieć, że w przypadku łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych treningi, no, zachowują swoją skuteczność. Nie wszystkie funkcje poznawcze się poprawiły, ale przecież u tych zdrowych też się nie poprawiały wszystkie funkcje poznawcze, więc jest ok. Co w przypadku zaburzeń otępiennych? Tutaj okazało się, że pojawiły się istotne efekty, ale nieliczne. To znaczy pojawił się efekt dla ogólnego funkcjonowania poznawczego. To jest takie określenie, które najczęściej konkretnie w badaniach dotyczy tego, co my mierzymy testami przesiewowymi w kierunku otępień. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to są takie dosyć proste testy mierzące takie ogólne funkcjonowanie poznawcze i tu faktycznie poprawiły się wyniki. Zauważono również, czy odnotowano w sensie wyników analiz statystycznych poprawę dla funkcji wzrokowo-przestrzennych, ale tylko dla tych badań, które stosowały wirtualną rzeczywistość. Odnotowano coś takiego, czyli widzimy sporą dysproporcję. Tak? Było rzeczywiście sporo pozytywnych, istotnych efektów dla osób z zaburzeniami łagodnymi, zaburzeniami poznawczymi. W przypadku zaburzeń otępiennych jest to zdecydowanie mniejsza grupa. No i co w takim razie jeszcze z treningami skomputeryzowanymi, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość? No bo tam się okazało, że te, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość, to u tych osób z otępieniem jakoś zadziałały, więc trochę więcej na ten temat. Tutaj mamy metaanalizę 11 badań i kolejną z 2021 roku, też 11 badań, ale innych. To nie są te same badania. Ta pierwsza była mniej rygorystyczna, jeżeli chodzi o dobór
jakości badań do tej metaanalizy, w sensie dopuszczała także badania mniejszej jakości, ta druga była bardziej rygorystyczna. Co też warto zauważyć, w tej pierwszej metaanalizie większość badań dotyczyła osób z otępieniem, a tylko trzy badania osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, a tu mamy odwrotną relację. Większość badań dotyczyła osób z MCI. Niemniej, w obu tych metaanalizach okazało się, że takie treningi z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości przyniosły średni efekt dla ogólnego funkcjonowania poznawczego i w jednej, i w drugiej. I w jednej, i w drugiej metaanalizie okazało się, że ten efekt był istotnie większy u osób z MCI, tymi łagodnymi zaburzeniami, niż u osób z otępieniem. Co dodatkowo okazało się wprost przeciwnie. W tej pierwszej metaanalizie okazało się, że lepsze efekty przynosi wirtualna rzeczywistość częściowo zanurzeniowa, a w tej drugiej pełno zanurzeniowa. O co tutaj chodzi? Wirtualna rzeczywistość pełno zanurzeniowa to jest taka, gdzie kompletnie tracimy kontakt z rzeczywistością, która nas otacza i cali zanurzamy się w tę wirtualną rzeczywistość, na przykład za pomocą gogli, które nakładamy na oczy i nie widzimy nic z tego, co nas otacza tutaj. Wszystko jest w tej wirtualnej rzeczywistości. Częściowo zanurzeniowa jest wtedy, kiedy na przykład widzimy coś na ekranie, on może być większy, może być nawet taki panoramiczny, ale jednak cały czas jak się rozejrzymy dookoła, to widzimy również otaczającą nas rzeczywistość. I tutaj poddaję tylko Państwa pamięci to, że lepsze efekty dla rzeczywistości wirtualnej częściowo zanurzeniowej były w tej metaanalizie, gdzie większość badań dotyczyła uczestników z otępieniem, a pełno zanurzeniowej, gdzie większość badań dotyczyła uczestników z MCI. Bo teraz, i to jest praktycznie ostatnia rzecz, o której chcę Państwu opowiedzieć krótko, własne nasze badanie. Tutaj pani doktor zapowiadała, że coś powiem o własnych badaniach, akurat krótko o tych własnych badaniach, ale one dotyczyły tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli skuteczności treningu z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. Myśmy zrealizowali taki projekt, w którym brały udział osoby starzejące się fizjologicznie, czyli bez żadnych zaburzeń funkcji poznawczych, i druga grupa to były właśnie osoby z zaburzeniami otępiennymi, przy czym w stopniu lekkim. Nie było głębszych stopni otępienia tutaj. Gdyby ktoś był zainteresowany takimi pełnymi wynikami, to opublikowaliśmy już te wyniki w 2019 roku. Ja tutaj bardzo skrótowo powiem, jak to wyglądało. Ten nasz trening miał formę takiej gry. Ona się składała z czterech modułów dotyczących czy trenujących różne funkcje poznawcze. Uwagę, pamięć, funkcje językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne. Plus był taki moduł tutorialu, żeby się nauczyć, jak w ogóle w tej grze się poruszać, jak sprawić, żeby jakiś przedmiot przesunąć z miejsca na miejsce, jak udzielić odpowiedzi na pytanie. Sterowanie grą. Była to wirtualna rzeczywistość pełno zanurzeniowo, czyli sterowaliśmy za pomocą okulusa, tych okularów, gogli, które osoba miała na, tu osoba w postaci pana profesora Osowskiego z naszego wydziału pozwolił nam używać swojego wizerunku w różnych prezentacjach, nie był uczestnikiem naszych badań. W każdym razie, rzeczywiście do sterowania używaliśmy tego okulusa, czyli jak osoba zakładała gogle, no to widziała wszystko, co się znajduje w wirtualnej rzeczywistości, nie widziała tego, co ją naprawdę otacza. I pada do Xboxa, bo nikt nam nie wyprodukował i nie mieliśmy sami takiej możliwości, żeby wyprodukować prostszy, z mniejszą liczbą przycisków pad. Ten pad do Xboxa nie był dobrym rozwiązaniem. Za dużo było tego wszystkiego, mimo tego, że nie wykorzystywaliśmy oczywiście, myślę, że nawet połowy jego funkcji. Zadania w tychże modułach miały trzy poziomy trudności, czyli to był trening adaptacyjny, tak jak wcześniej wspominałam. Jeżeli komuś dobrze szło, to awansował na ten wyższy poziom trudności. Tam był w sam program wpisany ten algorytm. No i te sytuacje miały naśladować, to był taki ważna cecha to była naszego projektu, sytuacje miały naśladować sytuację życia codziennego. To znaczy albo badany na przykład to jest, jedzie sobie autobusem, ma się rozglądać dookoła i potem jest pytany o różne szczegóły dotyczące współpasażerów, czyli czy na przykład kobieta, która siedziała po twojej lewej stronie, miała na głowie beret. Jakiego koloru torebkę miała pani, która siedziała naprzeciwko, czy mężczyzna, który tam nie wiem, trzymał uchwyt, miał na sobie czapkę z daszkiem i tak dalej.
I to akurat dotyczyło pamięci. Tutaj mamy przykład przechodzenia przez ruchliwą drogę, ulicę, gdzie trzeba było zachowywać uwagę. Tam oczywiście było stopniowanie trudności, więc tutaj no, ten stopień skomplikowania aktualnego ruchu był różny. Albo zadania były realizowane też w środowisku domowym, gdzie tutaj akurat trzeba było porozmawiać przez telefon ze znajomym i zapamiętać przepis na sałatkę, a potem z produktów wybrać odpowiednie i tę sałatkę przygotować. No i badani sobie trenowali przez 4 tygodnie, po 2 razy w tygodniu, 45 minut do godzinki trwała taka sesja. Co się okazało? Okazało się, że jeżeli chodzi o same zadania treningowe, poprawa następowała w obu grupach. I w tej grupie zdrowych, i w tej grupie z zaburzeniami otępiennymi. Aczkolwiek w tej grupie z zaburzeniami otępiennymi, tutaj zawsze jest to BZP, bez zaburzeń funkcji poznawczych, OSL, otępienie w stopniu lekkim, widzicie Państwo, że te jakby wskazówki są, te wykresy są mniej strome, czyli wolniej następował ten progres, poza uwagą, która wystrzeliła w górę w obu grupach. I to jest optymistyczne, ale jak spojrzymy sobie na to, co się poprawiało poza zadaniami trenowanymi, no bo przed rozpoczęciem treningów i po zakończeniu myśmy prowadzili dosyć taką szczegółową diagnozę neuropsychologiczną, żeby ocenić funkcjonowanie poznawcze na wstępie, no i zobaczyć, czy się poprawi po. U osób w normie poznawczej poprawiło się 9 wskaźników z zakresu uwagi, pamięci i funkcji wzrokowo-przestrzennych. Nie będziemy ich tutaj sobie wymieniać, niemniej było ich sporo. W przypadku osób z otępieniem w stopniu lekkim istotna poprawa nastąpiła tylko w zakresie 2 wskaźników funkcjonowania uwagi i pogorszył się jeden ze wskaźników funkcjonowania wzrokowo-przestrzennego. Więc widzimy, że odpowiedź na to, czy warto, byłaby taka, no warto wśród tych osób w normie poznawczej, a tutaj z otępieniem w stopniu lekkim zdecydowanie mniej. I ostatni slajd podsumowujący to wszystko. I starający się po kolei odpowiedzieć na te poszczególne pytania, które się pojawiały między slajdami, w takim szerokim kontekście, czy warto stosować tak, treningi funkcji poznawczych dla osób starszych z wykorzystaniem nowych technologii. No to tak, skomputeryzowane treningi poznawcze warto stosować wśród osób starszych. Są one co najmniej równie skuteczne jak treningi tradycyjne. Jeżeli chodzi o zakres poprawy, to te skomputeryzowane treningi prowadzą do poprawy trenowanych zadań i do transferu bliskiego, a transfer daleki jest jednak wątpliwy i na ten moment wydaje się być poza naszym zasięgiem. Komercyjne treningi mogą być skuteczne. Tak samo jak treningi niekomercyjne, ale zanim zainwestujemy w jakiś trening komercyjny, to warto sprawdzić, czy jego, konkretnie jego, efektywność była weryfikowana. No i wreszcie skomputeryzowane treningi poznawcze, w tym treningi z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, zachowują swoją skuteczność wśród osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Ona jest zbliżona do skuteczności wśród osób zdrowych. Natomiast skuteczność tego rodzaju treningów wśród osób starszych cierpiących na zaburzenia otępienne jest niska, jest ograniczona. Co to oznacza, żebyśmy nie powiedzieli sobie, no to trudno, tak? Nie, to oznacza tyle, o czym już dziś nie powiemy, ale że w tej grupie warto stosować inne formy interwencji poznawczych, na przykład rehabilitację poznawczą i stymulację poznawczą. To już zupełnie jakby poza naszym wykładem, natomiast pragnę zapewnić, że są dowody na to, że te dwa rodzaje oddziaływania w grupie osób z zaburzeniami otępiennymi są skuteczne, mają swoje efekty, choć oczywiście nie odwracają zmian otępiennych, które obserwujemy. No i ostatnie zdanie, czy warto w takim razie stosować w ogóle, czy warto brnąć w ten temat stosowania treningów poznawczych, funkcji poznawczych z wykorzystaniem nowych technologii? Moim zdaniem, na podstawie tego, co Państwu powiedziałam, warto. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Profesor za ten niezwykle ciekawy wykład. Pozwolę sobie zacytować Pana Profesora Harata, który powiedział 3 lata temu, kiedy po raz pierwszy się spotykaliśmy w związku z Tygodniem Mózgu, powiedział: wszystko w rękach właściciela mózgu. To jakby ilustracja do tego, co tutaj słyszeliśmy. Pani Profesor,
Na tym wykładzie mówiła Pani o tym, że te osoby starsze trenowały w określonym czasie. Czy to oznacza, że nie ma wciąż badań długotrwałych, bo być może to, co poprawiało się w krótkim czasie, w długim czasie już nie miałoby takich efektów? Mhm. Badania, to znaczy wszystkie te badania w zasadzie mają charakter podłużny, ale rzeczywiście ten czas jest zazwyczaj ograniczony. To znaczy to często jest miesiąc, kilka miesięcy, aczkolwiek są prowadzone również badania, które obejmują dłuższe okresy czasu, aczkolwiek rzadko jest to dłuższy okres trenowania. I tutaj dlaczego tak jest? No tak naprawdę dlatego, że trudno jest przeprowadzić takie badania. Trudno jest też skłonić osoby, aby dłużej niż miesiąc przychodziły gdzieś do nas i trenowały. W tym kontekście te treningi, które są skomputeryzowane i dostępne przez internet, tak naprawdę otwierają nam tę możliwość, bo myślę, że mniej obciążające dla uczestnika badań jest włączenie własnego komputera i korzystanie dalej z danego treningu. Jednym z pierwszych badań nad takimi skomputeryzowanymi i dostępnymi przez internet treningami były badania w projekcie Active Study. One były prowadzone w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni wielu lat i tam autorzy publikowali co jakiś czas te wyniki swoich badań. Na początku tam uczestnicy trenowali różne funkcje poznawcze, podzieleni byli na grupy. Pamięć, trenowali rozumowanie, szybkość przetwarzania i coś jeszcze, czego nie pamiętam. W każdym razie po pierwszym okresie okazało się, że wszystko im się poprawia, ale funkcjonowanie codzienne im się nie poprawia, natomiast oni nie mieli problemów z tym codziennym funkcjonowaniem, więc tam wystąpił tak zwany ceiling efekt sufitowy, że jakby nie miało się już co poprawić. Ale potem badano ich dalej, przy czym nie kontynuowano tych treningów, tylko części osób robiono takie co jakiś czas sesje przypominające. I okazało się, że na przykład po iluś latach te osoby, które trenowały, w tej grupie, która trenowała, było mniej zaburzeń funkcji poznawczych. Wręcz po iluś nastu chyba latach od rozpoczęcia tych badań było tak, że odsetek zachorowań na chorobę Alzheimera był mniejszy w grupie, która trenowała szybkość przetwarzania. Więc jakby bada się czasem długofalowe efekty, aczkolwiek za rzadko. Myślę, że z takich bardzo prozaicznych przyczyn, bo to jest trudne. Trudno jest dotrzeć później do tych badanych, trudno jest ich skłonić, żeby kolejny raz do nas przyszli. Jednocześnie przyglądają się też badacze temu, jak bardzo długość treningów, czas uczestnictwa będzie przekładał się na poprawę. I rzeczywiście okazuje się, że im więcej godzin spędzonych w treningu, tym zazwyczaj ta poprawa jest większa. Aczkolwiek na przykład jednocześnie zwiększenie liczby sesji ponad 3 w tygodniu, to też jedna z metaanaliz, nawet tych, które Państwu prezentowałam, musiałabym przejrzeć sobie je, która jedna z tych pierwszych dotyczących skomputeryzowanych treningów funkcji poznawczych. W każdym razie więcej sesji niż 3 w tygodniu nie prowadziło do jakiegoś zwiększenia dodatkowo wyników, czyli można by powiedzieć tak prosto 3 razy wystarczy. Tak? W tym sensie, że potem nie będzie już od tego lepiej. Natomiast myślę, że trochę można do tego też odnieść takie wyniki badań nad uczeniem się po prostu. I to jest tak, że faktycznie w pewnym momencie, gdybyśmy te treningi wydłużali i wydłużali, to pewnie ci badani by osiągnęli taką fazę plateau, że oni by już nie poprawiali tych swoich wyników. Tak jak tutaj pani mówiła, że być może potem to już by tak nie działało. Natomiast jednocześnie, co z kolei pokazują nam inne badania, nie nad treningami, bardziej badania korelacyjne, które pokazują, że jeżeli ktoś jest aktywny poznawczo, nie w treningach, po prostu aktywny poznawczo, w ciągu swojego życia, też wcześniejszego, nie dopiero w późnej dorosłości, tylko we wcześniejszych latach, to koreluje to, więc nie możemy mówić o przyczynowo-skutkowej zależności, no ale koreluje dodatnio istotnie z lepszym funkcjonowaniem poznawczym w starości, z mniejszym ryzykiem wystąpienia chorób otępiennych. I z tego my możemy sobie pośrednio wnioskować, że jeżeli te treningi, jeżeli to komuś by weszło w nawyk, jeżeli to byłaby taka aktywność, którą ktoś kontynuuje przez resztę życia, że tak powiem, bo ma już taki trening, to może nie przyniosłoby to spektakularnych efektów, że on byłby coraz lepszy, no bo mamy też ograniczone możliwości, nie staniemy się Einsteinem nagle, ale zapobiegłoby, czyli prewencyjną rolę mogłoby nadal spełniać. Także tak mi się wydaje.
Pojawiło się pytanie z czatu. Tak. Czy planują Państwo komercjalizację, wdrażanie tego Waszego programu? Tak. Opracowanego? Mhm. Tak, i to się już dzieje. Natomiast to się dzieje troszkę już poza mną, ponieważ funkcjonuje na rynku firma Grytsen, która odkupiła od nas prawa do scenariuszy, tak, i tak dalej. I rozwija teraz tę grę, czy tworzy nową, ale bazując też na naszych osiągnięciach, tak, aby rzeczywiście mogła ona trafić na rynek. Także tak, myślę, że trochę tak jest, że taki jest sens tego, może nie tyle, żeby komercjalizować, ale żeby rzeczywiście z wynikami takich badań trafiać do społeczeństwa, żeby one nie zostawały w naszych laboratoriach tylko. Ja mam pytanie w imieniu osób, które są już w przedziale późnej dorosłości. Okej. Kiedy zacząć taki trening, żeby ta późna dorosłość była taka, jaką byśmy sobie w tym momencie tego życzyli? No to ja teraz panią zastrzelę, bo powiem tak, po 20. To znaczy, lepiej późno niż później, że tak zacytuję tytuł filmu, tak? Lepiej późno niż później, więc każdy moment jest dobry. Ale dlaczego powiedziałam, że po 20? To trochę żartobliwie, no bo zresztą pewnie też tak jest, że jak mamy lat 20-30, to wymogi naszego codziennego życia, pracy, nauki same nam czynią trening poznawczy. Niemniej jest tak, że pewne funkcje poznawcze zaczynają się już osłabiać właśnie gdzieś tam w 20 którymś roku życia. My oczywiście tego absolutnie nie czujemy w tym 20 którymś roku życia, ale takie funkcje jak na przykład właśnie ta szybkość przetwarzania. My z wiekiem coraz wolniej przetwarzamy, nie że mniej skutecznie, ale wolniej. Podzielność naszej uwagi, no dobra, nie po 20, trochę później. Koło 40 pewne zmiany zaczynają już być odczuwalne. One nie zaburzają naszego funkcjonowania w żaden sposób, ale gdzieś tam czujemy, że kiedyś więcej rzeczy naraz mogliśmy zrobić, że ileś źródeł informacji mogło nam te informacje przekazywać jednocześnie, a w pewnym momencie wolimy jednak po kolei, jednak te dystraktory, czyli dodatkowe bodźce gdzieś tam nam przeszkadzają. Więc tak naprawdę, no, może nie treningi, ale bycie aktywnym, stymulowanie swojego umysłu, aktywnym poznawczo, ale nie tylko, fizycznie również, czy wszystko, co jest związane tak naprawdę też trochę ze zdrowym stylem życia, no bo ten nasz mózg albo zyskuje, albo traci na tym, jak my sobie na co dzień funkcjonujemy, jak jemy, ile śpimy, czy jesteśmy fizycznie aktywni, czy mamy nadwagę, czy nie, czy jemy dużo cukru, czy nie. To też nie znaczy, że mamy całe życie podporządkować dbaniu o to, bo tak sobie myślę, że zbyt rygorystyczne dbanie też by obniżyło nasz nastrój, dobrostan i było źródłem stresu, a stres też nie jest dobry dla naszego mózgu, więc tak z rozsądkiem. Natomiast no najlepiej zacząć od razu, tak bym powiedziała. Najlepiej zacząć od razu. W jakim wieku byśmy nie wiedzieli, to nie byli, to zaczynajmy. Tak. No właśnie, nie, bo tam. Czy ja panią słyszę? Uwaga. Nie wiem. Czy może pan pomóc z mikrofonem? Okej. Ja jako po prostu jako córka rodziców, których mam w określonym wieku, chciałabym ćwiczyć z moim ojcem na przykład trening, o którym mowa, o którym się dowiedziałam, to gdzie można dostać, jako zwykły śmiertelnik, gdzie mogę otrzymać taki program i będąc uważnym, żeby nie zrobić krzywdy, czyli gdzie można sprawdzić, że ten program nie zrobi krzywdy na przykład osobie, którą chciałabym się zaopiekować. Tak? Rozumiem. W tym momencie ten nasz, o którym mówiliśmy, z tą wirtualną rzeczywistością, on nie jest jeszcze komercyjnie dostępny. Natomiast z tego, co pamiętam, komercyjnie dostępny, w sensie można, tylko trzeba mieć rzeczywiście możliwość zalogowania się do internetu, jest na przykład ten system Reha.com i ten system Cognifit. Cognifit, CogniPlus i Reha.com, one są też w języku polskim i tam to funkcjonuje na zasadzie wykupowania abonamentu. Czyli no, jakby kupujemy dostęp,
Na początku pewnie program przeprowadzi nas przez taką diagnozę, w sensie na ile dobrze w danym momencie ktoś funkcjonuje i zaproponuje trening. Jeżeli pani chce, to może mi pani gdzieś tam zostawić swojego maila, to ja prześlę linki do tych stron z tymi programami, żeby mogła pani sobie sprawdzić, bo nie umiem powiedzieć, jak jest z cenami i warunkami i tak dalej, ale takie namiary i dostępność, tak, bo wiem, że one są już na takim poziomie, bo one też nie powstawały niedawno, one już przez lata funkcjonują na rynku światowym, no i w pewnym momencie myślę, że będzie tego coraz więcej. Bo taki trend jest zauważalny, żeby rzeczywiście jest potrzeba w społeczeństwie i myślę, że są możliwości i będą się starały również firmy we współpracy z naukowcami odpowiadać na te potrzeby. Pani profesor, bardzo dziękujemy za odpowiedzi na nasze pytania. Oddajemy głos do pani doktor Gut, która podsumuje i być może też jeszcze zada pytania, bo na pewno ma wiele ciekawych pytań do pani. Może pan wyłączyć. To jest cały czas na pełen ekran. Proszę państwa, miałam mały falstart. Mam nadzieję, że teraz już mogę mówić. Połączyłam się, bo ja widzę wyłącznie to, co się dzieje na YouTube, na kanale. A tam jest kilkanaście sekund opóźnienia, w związku z tym nie wiem, co się dzieje na przykład teraz w chwili obecnej, ale mam nadzieję, że państwo mnie słyszą. Chciałam ogromnie podziękować za ten niezwykle interesujący wykład. Zgadzam się tutaj z kolegą moim z Instytutu, profesorem Czachowskim, który też napisał na czacie, że to był bardzo dobry wykład, profesjonalna prezentacja, w przystępny sposób przekazująca najnowsze wyniki badań. Rzeczywiście widzieliśmy tu ogromną porcję, solidną porcję wyników badań. Bardzo dużo danych liczbowych, bardzo dużo wykresów. Mam nadzieję, że nikt nie dostał zawału na widok tej ogromnej ilości danych, ale pani profesor bardzo elegancko omówiła i dokładnie omówiła, co przedstawiają te dane i co przedstawiają te wykresy, więc no, poznaliśmy odpowiedź na pytanie postawione w tytule wykładu, czy warto stosować takie treningi. I jednak no, treść wykładu, myślę, była pocieszająca dla nas, bo okazuje się, że warto, chociaż czasem te efekty, no, jak tutaj widzieliśmy, nie są spektakularne, ale jednak warto iść w tę stronę i warto projektować na pewno tego typu narzędzia. Proszę państwa, dziękując dzisiejszej prelegentce i dziękując państwu za obecność tam na miejscu w Bydgoszczy, jak również wszystkim słuchaczom w internecie, chciałam państwa już dziś zaprosić na kolejny wykład, który właściwie już za godzinę niecałą. Będzie on w trybie online, nadawany dzięki transmisji, która będzie szła z Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu. O 19:00 wykład doktor nauk medycznych Iwony Makowskiej o nerwitach nadtlenstw u dzieci i młodzieży. Jak również zapraszam państwa na kolejne wykłady w kolejnych dniach. Od środy do piątku mamy po dwa wykłady. Proszę zaglądać do programu tegorocznego Tygodnia Mózgu w Toruniu i w Bydgoszczy, zaglądać na fanpage, zaglądać na stronę Tygodnia Mózgu i na strony naszych organizatorów, partnerów, tam też szereg ważnych, myślę, dla nas wszystkich informacji, co się będzie jeszcze działo. Więc jeszcze raz państwu bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję pani profesor za świetny wykład, świetne wystąpienie i do zobaczenia, usłyszenia przy okazji kolejnych wydarzeń.